Czy możemy zakazić się wirusem HIV w tramwaju? Nie. I jest to niestety jeden z wielu mitów, które krążą wokół tematu zakażenia HIV. Między innymi, że możemy zakazić się przez dotyk, to również jest mit. A także mitem jest to, że możemy zakazić się przez kontakt ze śliną, czyli poprzez pocałunki. Liczba osób, u których wykrywa się zakażenie HIV, niestety z roku na rok wciąż rośnie. Do końca 2017 roku jest zarejestrowanych 22 657 przypadków zakażenia HIV. Szacuje się, że 50% osób zakażonych wirusem w ogóle nie wie o swoim statusie serologicznym, nie wie, że są zakażone, a wynika to z tego, że tylko 9% Polaków wykonało kiedykolwiek test w kierunku HIV. Test w kierunku HIV powinien wykonać każdy, kto miał kiedykolwiek sytuacje ryzykowne, czyli m.in. niezabezpieczone kontakty seksualne.